19 czerwca, godzina 5 rano, a wy słuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu mops nie daje. A w dzisiejszym programie Chat GPT vs Uniwersum. W dobie znikających kanałów źródłowych, niedostępnej kononopedii i coraz mniejszej ilości archiwów postanowiłem podjąć próbę wyręczenia się w pozyskiwaniu informacji z Uniwersum Szkolnej 17 przy pomocy sztucznej inteligencji. Ze wszech stron w końcu słyszymy, że żyjemy w erze rewolucji właśnie sztucznej inteligencji, która wypiera różne miejsca pracy i wyręcza setki ludzi w ich własnej robocie. Zastanowiłem się więc, czy jestem w stanie sztuczną inteligencję zaprząść do tego, aby pisała scenariusze do odcinków. No może aż tak dokładnie to nie, bo bez przesady, ale co najmniej aby pozyskiwała potrzebne mi dane, których zazwyczaj albo nie mogę sam pozyskać, albo ich pozyskanie zajmuje mi niesamowicie dużą ilość czasu. Przetestowałem więc, czy potrafi ona zebrać potrzebne informacje o wydarzeniach i postaciach głównych uniwersum, mając nadzieję, że jeśli to zadziała, będę miał niezwykle uproszczoną pracę i jak setki osób skorzystam na pojawieniu się najnowszej sztucznej inteligencji tej wspaniałej technologii. Tak więc na początku poprosiłem czat, aby napisał mi, co wie o potężnym warmianinie Krzysztofie Kaborodo i o to, co mi odpisał. Krzysztof Kononowicz jest postacią bardzo charakterystyczną dla polskiej sceny politycznej i medialnej, która pojawiła się po raz pierwszy w 2006 roku, kiedy to ubiegał się o fotel prezydenta Białegostoku. Jak na razie całkiem nieźle. Krzysztof Kononowicz urodził się w 1972 roku w Białymstoku. No i tutaj już mamy pierwszy oczywisty błąd. Krzysiek jest urodzony w 1963 w Kętrzynie i ma dokładnie tyle samo lat co Kuba Wojewódzki, więc i urodę przecież i proces starzenia powinien mieć podobny, czyż nie prawda? Przed rozpoczęciem swojej kariery politycznej pracował jako piekarz oraz jako przedstawiciel handlowy. Nie mam pojęcia skąd te informacje, raczej z palca. Z tego co wiemy, Krzysiek to pracował w Transmeczu i jakieś takie drobne rzeczy dostawczakowe robił. Stał się sławny w całej Polsce, gdy w wyborach prezydenckich w 2006 roku zdecydował się wystartować z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Kononowicza. No tutaj te wybory prezydenckie, to nie wiem, czy czat po prostu się pomylił, czy nie skumał, że prezydent Białegostoku to co innego niż prezydent Polski z jednej strony, z drugiej strony no nie był to Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kononowicza, tylko Komitet Podlasie XXI wieku założony przez Czeczetkowicza. W trakcie kampanii wyborczej Krzysztof Kononowicz przyciągnął uwagę mediów dzięki swoim nietypowym wypowiedziom i zachowaniom oraz kampanii opartej na akcjach happeningowych takich jak rozdawanie chleba na ulicy. No te rozdawanie chleba na ulicy to chyba jakoś z Leperem i z Samoobroną mi się kojarzy, że oni coś takiego kiedyś robili, ale raczej nie posądzałbym Krzysztofa o rozdawaniu komukolwiek czegokolwiek. No i tym bardziej też myślę, że Komitet Podlasie XXI wieku nie dysponował aż tak dużymi środkami. Swoją drogą, dawniej robiło się politykę rozdając chleb na ulicach, a dzisiaj sanepid dojechałby taką partię, która by pokusiła się o taki pomysł, że niesterylnie rozdają. No chyba, żeby spełniali wszystkie normy sanepidowskie podczas rozdawania. Mimo że Kononowicz zebrał znaczne poparcie wśród mieszkańców Białegostoku, nieprawda, zdobył niecałe 2%, nie udało mu się zdobyć wymaganego progu głosów, by zostać prezydentem. Jego kampania była jednak bardzo kontrowersyjna i wzbudziła wiele emocji w Polsce. No z tym możemy się zgodzić właściwie. Po kampanii wyborczej Kononowicz zniknął z politycznego radaru na jakiś czas, powrócił jednak do mediów w 2008 roku, kiedy to pojawił się na antenie jednego z programów telewizyjnych. No nie! Już w 2007 znów startował, tylko tym razem do Sejmiku Podlaskiego. Czytamy co dalej mówi czat. W trakcie swojego wystąpienia Kononowicz wygłosił wiele kontrowersyjnych i niezwykle dziwnych wypowiedzi, które stały się później przedmiotem memów i parodii w internecie. Z jednej strony wydaje mi się, że on po prostu bardziej tutaj mówi o wystąpieniu w telewizji Yard,
i w zasadzie skleił te wystąpienie w telewizji Yard z wystąpieniem w programie Talk to Shock, tym gdzie był na YouTube i Żakowski, którzy starali się z pozycji piewców moralności pokazać jaki zły jest Czeczotkowicz i Czarniawski, ale podpuszczanie Krzyśka i delikatne manipulowanie nim to wcale im akurat jednocześnie nie przeszkadzało. Ten program odbył się dwa lata wcześniej, w 2006 roku, więc w zasadzie w ogóle tak jakby ta wypowiedź czatu jest totalnym zlepkiem jakichś różnych sytuacji z życia Krzyśka. Krzysztof Kononowicz w dalszym ciągu przyciąga uwagę mediów i publiczności, choć jego popularność zmalała w porównaniu z latami 2006-2008. Jest uważany za postać kontrowersyjną i czasami krytykowaną za swoje wypowiedzi i zachowania. No to to są takie trochę ogólniki, ale okej, w zasadzie nie będziemy się czepiać. Dużo błędów, a przede wszystkim błędów istotnych i krytycznych. Pomyślałem sobie w takim razie, że wgram czatowi Wikipedię o Kononie oraz kilka artykułów o Krzyśku, a następnie zapytałem go o współczesne losy Krzycha, mając nadzieję, że skoro czat dzięki mnie zaczerpnął trochę nowych, świeżych wiadomości, no to będzie w stanie lepiej sformułować te jakieś różne historie, wypowiedzi i że powstanie teraz jakieś lepsze opracowanie tego, o co go proszę. No dostałem następującą odpowiedź. W latach 2019-2020 Krzysztof Kononowicz był aktywny na swoim kanale na YouTubie, na którym publikował filmy związane z jego działalnością polityczną oraz osobistym życiem. W styczniu 2019 roku został zatrzymany przez policję za rzekome znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. No, nie było chyba takiego zatrzymania, ja sobie nic takiego nie przypominam. Ewentualnie Konon trafia na dołek za Nera, za w zasadzie przetrzymywanie psa w złych warunkach w 2019 roku. O znieważaniu policjantów nie wiemy nic. Chciałbym powiedzieć, że nic nie wiemy o znieważaniu policjantów, ale tak naprawdę Konon na bieżąco znieważa funkcjonariuszy publicznych, nie tylko policji, tam i strażaków, i strażników miejskich, ale generalnie rzecz biorąc nigdy nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności i w 2019 też takowej nie ponosił. Czytam czat dalej. W maju 2019 roku Kononowicz został skazany przez sąd na grzywnę w wysokości 2000 zł za znieważenie policjanta, jednak został uniewinniony w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej. No znów, wyssane z palca, chyba że ja mam naprawdę jakąś poważną luchę i tylko ja o tym nie wiem. W lipcu 2019 roku Kononowicz ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta Polski w wyborach prezydenckich w 2020 roku. No nie, ogłoszenie kandydatury akurat było w grudniu 2018. Czytam dalej. Kampania wyborcza Kononowicza była jednak bardzo skromna i nie przyniosła mu dużego poparcia w sondażach. Ostatecznie Kononowicz zrezygnował z kandydowania w wyborach. Znów nie, kampanii po prostu nie było, bo kandydat się wycofał. W październiku 2019 roku Kononowicz przeszedł operację usunięcia guza mózgu, którą przeprowadzono w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po operacji Kononowicz opublikował na swoim kanale na YouTubie kilka filmów, w których opowiadał o swoim stanie zdrowia i procesie rekonwalescencji. No cóż, tutaj już się buduje chyba w ogóle jakieś alternatywne uniwersum. Nie mam pojęcia, dlaczego czat i skąd pobrał takie informacje. Czy w zasadzie, nie wiem, zmyślał coś na bieżąco, to jest strasznie dziwne i nie mam pojęcia, skąd to mu się wzięło. W 2020 roku Kononowicz kontynuował swoją działalność polityczną i publikował na swoim kanale na YouTubie filmy dotyczące różnych tematów, w tym polityki, historii i społeczeństwa. W maju 2020 roku został zatrzymany przez policję pod zarzutem znieważania policjanta i później skazany na karę grzywny w wysokości tym razem 3000 zł. No czyli powtórka z tej wcześniejszej pomyłki, czat jakoś uwziął się na te jakieś akcje policyjne. No dobra, podsumowując, zawiodłem się trochę, że wgranie Wikipedii i artykułów dodatkowych tam jakiś nie pomogło, ale nie załamałem się i postanowiłem kontynuować. Gdy wpisałem mu, żeby napisał mi o Szyjorze, to czat odpowiedział, że taka osoba jak Wojciech Suchodolski
nie istnieje i że on nie może pisać o postaciach fikcyjnych. Na serio, tak napisał. Opowiedziałem więc czatowi trochę o Suchym, bo mimo iż 00Yor uważa się za największą gwiazdą uniwersum, nie ma swojej strony na wiki, a jedyne jakieś artykuły jakie są, no to są raczej z tych, które w wyniku wojny między Olgierdaną a Sławkiem piszą nieprzychylnie o Krzyśku Kononowiczu, o zjawisku patostreamingu i tam gdzieś w tle pojawia się wątek Majora. Tak czy inaczej naładowałem mu tyle wiedzy o Majorze ile mogłem i oto co otrzymałem. Wojciech Suchodolski był polskim oficerem wojskowym i jedną z postaci skojarzonych z Krzysztofem Kononowiczem, słynnym kandydatem na prezydenta Białegostoku w 2006 roku. Suchodolski zyskał sławę jako współlokator Kononowicza, z którym dzielił mieszkanie przez pewien czas. Ich dziwaczne zwyczaje i styl życia, a także nietypowe zachowania stały się przedmiotem zainteresowania mediów. Suchodolski, który był oficerem wojskowym, stał się szczególnie rozpoznawalny dzięki swojemu charakterystycznemu wizerunkowi i stylem ubierania, który składał się z eleganckich garniturów i kapeluszy. Po kampanii wyborczej Kononowicza i rozdzieleniu się z Suchodolskim, ten drugi zniknął z politycznego radaru i nie ma o nim zbyt wielu informacji. Wiadomo, że był on wcześniej oficerem Wojska Polskiego i służył na misjach zagranicznych. Wojciech Suchodolski i Krzysztof Kononowicz pozostają postaciami kultowymi w polskiej popkulturze i są często przedmiotem żartów, memów i parodii. No i cóż, widać tutaj, że prawdopodobnie czat znalazł jakąś stronę, gdzie ironicznie było opisane, iż Szyjor walczył w Bombasie i na podstawie tego dostajemy info, że ten był oficerem Wojska Polskiego na misjach zagranicznych. Czat też sugeruje, że panowie mieszkali razem w 2006 roku, przed 2006 rokiem, przed wyborami prezydenckimi w Białymstoku i że właściwie Major w jakiś sposób prowadził też jakąś działalność polityczną i po tym jak Kononowi nie udało się dostać do białostockiego ratusza, to Suchodolski odszedł od niego. No jakieś to bardzo dziwne, tym bardziej, że z tego co pamiętam z pradziejów w 2006 jak Krzysiek kandydował, to Major albo jeszcze siedział, albo już wychodził z więzienia. Tak czy inaczej zupełnie przegapił moment największej kononomanii, przegapił wystąpienie w telewizji Yard i w ogóle nie słyszał o Kononowiczu jako takim w tym momencie największej popularności, tej fali, tej manii właśnie. Już nie wspominając, że na pewno u Krzyśka wtedy nie mieszkał. No, czat zrobił opracowanie, które kogoś w miarę nowego w szkolnej mogłoby realnie wprowadzić w błąd. Tym bardziej, że czat nic nie wspomniał o przesiedzianych przez Wojtka latach więzienia za pobicie białoruskiego milicjanta, co w zasadzie zestawione z funkcją oficera Wojska Polskiego mogłoby od razu w kimś, kto jest świeży w temacie, wywołać zdrowy dysonans i poczucie, że coś tu jest nie tak, ten artykuł chyba nie jest zbyt dobry, chyba trzeba na te informacje uważać. Z tym samym pobiciem to też dosyć zagadkowa rzecz, bo Wojtek od czasu do czasu wspomina, że on pobił, natomiast tak podejrzewam osobiście, że jeżeli pobił to do spółki i pewnie więcej się patrzył niż bił, bo sam Szyjor to się nadaje i nadawał raczej do konia pobicia niż do zmierzenia się jeden na jeden z jakimkolwiek przeciwnikiem. Wszystkie jego opowieści, że jak bił z liścia, to z wersalki spadali, mają w sobie tyle prawdy, co przechwałki, że w Speluna MMA pierwsza runda poszła mu świetnie, a drugą przegrał przez brak klimatyzacji w pomieszczeniu, która była wynikiem złośliwego i podstępnego postępowania wobec Wojtka, szefa całego interesu. O prawdomówności wyników walk i bujek, jakie Wojtek staczał, dobrze też mówi to, jak na podwórku przedszkolną w ramach Czarnego Marca chłop obalił Konona na ziemię i wywalił Szyjora wraz z fanami poza teren ogrodzony, który jest po starych zakładach, a Suchy następnego dnia kłamał w żywe oczy kamery, czyli w martwe oczy, ale kamery, że chwycił napastnika, potrząsnął nim i tak mu groził, tak go nastraszył, że tamten się wycofał.
Niech więc nikogo nie zmyli fakt, że akcja z białoruskim milicjantem była lata temu za młodości Wojtka, kiedy był młody, silny i mniej przekirany, więc przecież wtedy to była zupełnie inna sytuacja i przecież w takim razie hipotetycznie mógłby sobie poradzić na 100%, tak? No ja właśnie taki tego wszystkiego pewien nie jestem, biorąc pod uwagę, że naturalne jest, iż większość osób, które nie mają się za bardzo czym pochwalić na starość, chętnie opowiadają jakieś takie totalne bajki, że za młode byli komandosami, mafiozami, jakimiś niebezpiecznymi postaciami, pilotami śmigłowca albo dzierżyli jakieś inne prestiżowe stanowisko. Szybciej już daję wiarę w ten list, który kiedyś Meksyk czytał od gościa, który podobnież pracował w jednej ekipie budowlanej z majorem i że major nie ogarniał podstawowych rzeczy w budowlance, zepsuł betoniarkę, migał się od roboty jak tylko mógł i zniknął im na parę dni, po czym znaleźli go zapitego pod sklepem, gdzie młodzież bandycka zrobiła mu dowcip poletkiemu. Ale tak czy inaczej, wracając do czatu. No niestety i tym razem zawiódł. Pomyślałem, że może on bierze informacje o kilku osobach o tych samych danych i stąd są takie dziwne wyniki, bo może jeszcze w przypadku suchego nie jest to tak widoczne, to w przypadku biografii Konona już tutaj jest tak, jakby co jakiś czas wtrącały się dzieje jakiegoś innego człowieka, więc tym razem wziąłem na cel postać epizodyczną, o której internet właśnie szeroko się nie rozpisywał, więc jest mało źródeł i na ich podstawie można łatwiej stworzyć zwięzły tekst. Oto odpowiedź czatu. Jan Łoś był jednym z najbliższych przyjaciół Krzysztofa Kononowicza, znanego internetowego celebryty i aktywisty lokalnego w Białymstoku. W mediach społecznościowych często pojawiali się razem jako Jan i Konon. Jan był znany ze swojego charakterystycznego stroju, który składał się z koszulki w kratę, bluzy z kapturem, czapki z daszkiem i okularów przeciwsłonecznych. Miał także tatuaże na rękach i klatce piersiowej. Wspólnie z Kononem Łoś prowadził kanał na YouTube, na którym publikowali filmy dokumentujące ich codzienne życie oraz działania na rzecz społeczności lokalnej. Jan Łoś był również aktywny w organizacjach pozarządowych, angażując się w pomoc dla osób bezdomnych i zwierząt. Niestety Jan Łoś zmarł niespodziewanie w wieku 40 lat w 2019 roku. Przyczyna śmierci nie jest publicznie znana, ale Konon często wspominał o jego przyjacielu w swoich filmach, oddając hołd jego pamięci i kontynuując działania na rzecz spraw, które były ważne dla Jana. No cóż, skomentowałbym to tylko tak, że brzmi to właśnie tym bardziej jak mieszanka informacji o majorze i Meksyku, a następnie to wszystko wpisane gdzieś w postać Jana Łosia i w ten sposób z tych trzech osób coś mniej więcej wyszło na styl jednej. No to idąc za ciosem, postanowiłem spytać czat o Meksyka. Jarosław Andrzejewski, znany także jako Meksicano, to polski youtuber, który zyskał popularność dzięki swoim kontrowersyjnym filmom, w których często krytykował inne kanały i prowadzących. Znany był także ze swojego stylu ubierania się, zwykle w jaskrawe kurtki i czapki z daszkiem. No mój komentarz do tego jest taki, że jeżeli jakaś część ubioru Meksyka oprócz słynnej dużej kurtki była taka memiczna, no to oczywiście łańcuchy i właśnie coś miał takiego bardzo wyróżniającego się to te kajdany zwisające z rąk i szyi, którymi trollował zresztą szkolniaków. Meksikano poznał Krzysztofa Kononowicza, gdy ten ostatni udostępnił mu swój numer telefonu w jednym z filmów. Później zostali przyjaciółmi i razem nagrywali filmy oraz uczestniczyli w różnych akcjach i wydarzeniach. No nie, było inaczej. Meksyk, gdy stał się szczęśliwym posiadaczem kamery cyfrowej w ramach jakiegoś spotu wydarzeń, już nie pamiętam, po prostu spotkał Konona w sklepie spożywczym i spytał się, czy może pan Krzysztof nie chciałby czegoś z nim nagrać do tej nowej kamery. Tak według tego co wiemy rozpoczęło się meksykańskie redaktorstwo na szkolnej. W 2018 roku Meksikano był jednym z organizatorów akcji Free Konon mającej na celu
uwolnienie Kononowicza z aresztu, gdzie trafił za publiczne znieważanie prezydenta Andrzeja Dudy. Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż Kononowicz został zwolniony z aresztu. Tu chyba chodzi o to, że Meksyk jako jedyny ruszył dupę, gdy Krzysiek trafił do Choroszczy na badania, po tym jak groził w jednym z nagrań Eskom i ktoś zgłosił do służb, które zajęły się tym na poważnie, że no trzeba podjechać tutaj tego człowieka, zbadać, przebadać i tak dalej, żeby wykluczyć możliwość popełnienia Eski. Mimo iż Warmianin praktycznie zawsze używał tego argumentu odejścia ewentualnego do wiecznej debesty jako szantażu emocjonalnego przy byle błahym zdarzeniu. Konon w tamtych czasach Andrzeja Dudy by nie obrażał, tym bardziej, że jest zagorzałym, jest, był i pewnie będzie do końca już zagorzałym wyborcą PiSu, co niejednokrotnie deklarował. W 2019 roku Meksykan ogłosił, że wycofuje się z nagrywania filmów na YouTubie z powodów osobistych i zainteresowań innymi dziedzinami życia. Od tamtej pory rzadko pojawia się w internecie, a jego kanał Meksykano TV nie publikuje już nowych filmów. No tak, końcówka też mało mająca wspólnego z rzeczywistością tak naprawdę. No, słabo poszło. Raczej znów niczego sensownego się nie dowiedzieliśmy. Najlepsze jednak farmazony wyszły przy pytaniu o Pawła z Warszawy. Paweł Kaborodo, znany bardziej jako Paweł Warszawa, to kolejna postać z kręgu znajomych Krzysztofa Kononowicza i majora Suchodolskiego. Paweł urodził się w 1979 roku i dorastał w Warszawie. Swoją popularność na YouTubie zaczął budować dzięki komediowym filmikom, w których często pojawiają się również jego rodzice. W 2012 roku w wyniku działalności w sieci Paweł został zauważony przez telewizję i zaczął prowadzić własny program na antenie TVN Turbo. Program nosił tytuł Paweł z Warszawy i skupiał się na tematyce motoryzacyjnej. Po zakończeniu tego projektu Paweł kontynuował swoją działalność na YouTubie, gdzie publikuje filmy z życia codziennego. Paweł zyskał popularność również dzięki swojemu stylowi życia. Mieszka w prestiżowej dzielnicy Warszawy, jeździ luksusowymi samochodami i często podróżuje po świecie. Wielokrotnie pojawiał się w filmach Krzysztofa Kononowicza i majora Suchodolskiego, a ich znajomość zaowocowała wspólnymi projektami. W 2018 roku Paweł Warszawa stał się ofiarą napadu, w wyniku którego stracił cenne zegarki i biżuterię. Sprawcy zostali zatrzymani przez policję, a Paweł wkrótce po incydencie pojawił się na antenie programu Kuba Wojewódzki, gdzie opowiedział o całej sytuacji. No cóż, ja tego nie komentuję, to się samo komentuje. Naprawdę czat tak napisał. No to skoro już mamy poszczególne postacie, to poszedłem na całość i powiedziałem, aby czat stworzył mi tutaj chronologicznie wypisaną historię uniwersum szkolnej 17, na co czat GPT odparł, że nie może stworzyć i wypisać historii zmyślonego uniwersum, więc znów musiałem go oświecić, przekonać, że postacie nie są fikcyjne, lecz prawdziwe i że przecież sam wypisywał wcześniej o nich fakty. Po negocjacjach i wrzuceniu mu kilku dodatkowych artykułów oraz linków od kanałów udało się wytargować, co cytuję. Szczegółowe zestawienie informacji na temat Krzysztofa Kononowicza, które obejmuje wiele wydarzeń z jego życia, daty i fakty związane z jego działalnością. Poniżej przedstawiam takie zestawienie. 26 stycznia 1962 urodzenie Krzysztofa Kononowicza w Białymstoku. Rok za wcześnie i nie w Białymstoku. 1980. Kononowicz zostaje wydalony ze szkoły technicznej. No, nie mam takich informacji i ciężko mi stwierdzić, że to, czy to jest prawda. Były faktycznie jakieś tego typu ploty, ale no to są tylko ploty, o których ja za bardzo nie udało mi się ich potwierdzić. 1981. Kononowicz próbuje rozpocząć naukę w szkole średniej, ale zostaje z niej wyrzucony. No niektórzy twierdzili, że tak było, a sam Konon twierdzi, że był wtedy przewodniczącym regionu Solidarności. 1982. Kononowicz próbuje znaleźć pracę, ale nie odnosi sukcesu. No cóż, to tak jak teraz, tylko teraz bez tego próbuje.
1983 Kononowicz zaczyna handlować na bazarze w Białymstoku. No cóż, nie wiem, czym Kononowicze mieliby handlować, bo z tego co pamiętam, utrzymywali się z rent oraz z hodowania świń, więc no nie wiem, może handlowali tam świniami, ewentualnie podprowadzonym mlekiem i podprowadzonym węglem. 1984 Kononowicz zostaje aresztowany za kradzież, spędza kilka miesięcy w więzieniu. Ten wątek zarówno bazaru i tych kradzieży to brzmi zupełnie tak, jakby czat zaciągnął informacje z danych o Wojtku i wpisał je jako, prawda, tutaj krzysiowe. 1985 Kononowicz wychodzi z więzienia i kontynuuje handel na bazarze. 1986 Kononowicz rozpoczyna działalność w biznesie handlowym, prowadzi kilka sklepów z odzieżą używaną. Może ten słynny turecki sweter to wcale nie był przypadek, tylko tak naprawdę bardzo sprytna reklama marki własnej i lokowanie produktu. To by wyjaśniało, skąd ma przecież cały strych zawalony sweterami. 1990 Kononowicz zostaje skazany na 3 lata więzienia za oszustwa i fałszerstwa. No cóż, niestety tutaj to, co mówi czat, jest totalną fikcją. Niestety nigdy się tego nie doczekamy, bo gdy Krzysiu w procesie, jakimkolwiek procesie, czuje, że jest na przegranej pozycji, to wyciąga żółtego asa bezkarności z rękawa, dzięki któremu zawsze spada na 4 łapy, cokolwiek niemiłego by się nie wydarzyło i czegokolwiek, jakiejkolwiek krzywdy komuś by nie zrobił. Bo w ciągu wielu youtuberskich lat filmowej kariery Krzysztofa Kononowicza, Konon faktycznie zdążył kilka osób pomówić lub nagrać bez zgody i wrzucić do internetu. 1993 Kononowicz wychodzi z więzienia i ponownie rozpoczyna handel na bazarze. 2006 Kononowicz pojawia się w programie Szansa na sukces, wykonując piosenkę Kochaj mnie z repertuaru Anny Jantar. Zwróćcie uwagę, że w roku, kiedy Krzyś startuje na prezydenta Białego Stoku, kiedy to jest ten najważniejszy moment i przełom w jego karierze, czat nawet o tym nie nadmienia, tylko opowiada o jakimś śpiewaniu w szansie na sukces, co jest kompletnie zmyślone. I w zasadzie jedyne, z czym mi się to kojarzy, to to, że Donald Tusk też był chyba właśnie w szansie na sukces i śpiewał tam kolędę. Następnie właśnie w jakichś latach 2006-2007-2008, już nie pamiętam dokładnie kiedy, była potyczka, jak Donald Tusk przyjechał właśnie do Białego Stoku opowiadać o swoim programie i przekonywać do swojej partii. I była potyczka z Krzyśkiem, który przyszedł w obstawie Akselia i Czeczetkowicza, aby atakować Tuska. Stąd mam wrażenie, że te rzeczy jakoś dziwacznie się zazębiają i że ChatGPT, bo na podstawie tej historii Słońca Peru, dopisał coś do biografii Krzysztofa. Rok 2009. Kononowicz rozpoczyna działalność na YouTubie, publikując filmy ze swojego życia. 2010. Kononowicz staje się popularny na YouTubie, a jego filmy osiągają miliony wyświetleń. No tak, na pewno, ale nie w 2010. 2011. Kononowicz przeprowadza się do Warszawy. No cóż, jak dobrze wiemy, Konon ma dom w Olsztynie, Wilkowie, na Białorusi. To czemu w zasadzie miałby nie mieć jeszcze jednego w Warszawie? W Warszawie też oczywiście ma swoje miejsce dodatkowe w Pałacyku Prezydenckim. 2012. Kononowicz zostaje skazany na karę pozbawienia wolności za znieważenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego na swoim kanale na YouTube. Oczywiście nic takiego nie było, ale gdyby miało być, to pewnie z tego powodu, że Krzysiek opowiadał, iż miał lecieć do Smoleńska, ale się rozmyślił i cudem uniknął śmierci w katastrofie. 2013. Kononowicz wychodzi z więzienia. Zobaczcie, że według czatu GPT Konon trafia do więzienia znacznie częściej niż Zbigniew Stonoga, co jest jakimś no niesamowitym osiągnięciem, gdyż naczelny, ścigany Rzeczpospolitej Polskiej jest tylko jeden. 2014 Kononowicz ponownie zaczyna publikować filmy na YouTubie. 2017 Kononowicz udziela wywiadu dla telewizji TVN, w którym przedstawia swoje pomysły polityczne. 2018 Kononowicz kandyduje w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy, ale nie zostaje wybrany. 2019 Kononowicz rozpoczyna kampanię wyborczą na prezydenta Polski. 2020 Kononowicz ponownie kandyduje w wyborach prezydenckich, ale nie zdobywa wymaganej liczby podpisów.
2021 Kononowicz kontynuuje swoje występy w internecie. No dobra, podsumowując, w wypadku Kroniki Uniwersum można jasno powiedzieć, że ChatGPT nie dokona przełomu, ale na wszelki wypadek chciałem dać mu ostatnią jeszcze szansę i poprosiłem, by napisał streszczenie jednego z pierwszych odcinków serii Major i Conan Stare Małżeństwo. Wziąłem możliwie stary odcinek, gdyż niestety czat specjalnie ma narzucone ograniczenia, aby mógł odpowiadać wyłącznie na podstawie danych historycznych sprzed kilku lat wstecz. Jego odpowiedzi nie mogą się odnosić do stanu aktualnego. Nie wiem jak jest teraz, ale jak go pytałem o wynik wojny na Ukrainie, to twierdził, że na Ukrainie nie ma wojny, tylko separatyści zajęli Krym, więc w zasadzie odnośnie konfliktu ukraińskiego to on ma jakieś wiadomości mniej więcej z 2014 roku. Ciekawostką jest to, że jak dałem mu jakiś aktualny film, to opisywał rzeczy zupełnie niepasujące do tego filmu, do tego co na nim się dzieje, tak jakby pod tym samym linkiem kiedyś było coś innego i on widział to co kiedyś było, a nie to co jest teraz. Nie będę wam streszczał tego całego odcinka, który do zrelacjonowania zarzuciłem czatowi, tylko opiszę, że w odcinku Major na początku się śmieje, że Conan twierdzi, iż chciał lecieć do Smoleńska, gani, że Conan straszył dzieci mieczem oraz opowiadał, że Conana nie ma, a on na terapię chodzi. Generalnie początkowe kilka minut to zlepek kłótni lub jechania Majora po Conanie. Jak to streścił czat? W filmie Major i Conan Stare Małżeństwo 2 bohaterowie Major i Conan kontynuują swoje przygody, pokazując swoje codzienne życie i zabawne sytuacje. Film zaczyna się odwiedzinami Majora i Conana u swojego znajomego, którego próbują przekonać do zagrania w ich filmie. Następnie bohaterowie jedzą razem w barze i rozmawiają o swoich planach i marzeniach. Conan wyjaśnia Majorowi, że zamierza zorganizować swoje własne konkursy i planuje wypuścić swoją książkę. W kolejnych scenach widzimy Majora i Conana w wakacjach w Polsce, gdzie spędzają czas na grillowaniu, opalaniu się i wędkowaniu. Później bohaterowie wracają do swojego mieszkania, gdzie rozmawiają o swoim dniu i pokazują swoje domowe zajęcia, takie jak gotowanie i sprzątanie. W dalszej części filmu Major i Conan jedzą w restauracji, rozmawiając o swoich przeszłościach i planach na przyszłość. Następnie widzimy bohaterów na wyprawie w góry, gdzie udają się na spacer i oglądają piękne krajobrazy. Ostatnia część filmu koncentruje się na codziennych czynnościach Majora i Conana, takich jak wędkowanie, jazda na rowerze i spacer z psem. Film kończy się sceną, w której bohaterowie odpoczywają na ławce, rozmawiając o swoim życiu i przyjaźni. No dobra, a realnie film kończy się z wyzywaniem Conana w domku drewnianym. Wszystko się działo w obrębie domku drewnianego, a te wakacje, o których chat pisał, to chyba on sam zaliczył w choroszczy. Podsumowując, ChatGPT nie nadaje się do badania uniwersum, gdyż tak trudna i nieszablonowa materia, jakim jest świat szkolnej, wymyka się poza możliwości nawet najnowocześniejszej i najpotężniejszej sztucznej inteligencji. Oczywiście możemy założyć, że sztuczna inteligencja jest na tyle inteligentna, by nie chcieć wchodzić w tematy uniwersum i może po prostu pokrętnymi odpowiedziami celowo starała się, abym przestał katować się tymi strasznymi filmami z Majorem i Conanem, ale tak naprawdę ja jestem bardziej wyznawcą teorii, która mówi, że na obecnym etapie rozwoju technologii przy nieszablonowych sytuacjach sztuczna inteligencja bardziej odgrywa rolę sztucznej głupoty. Pod koniec zachęcam do zajrzenia na playlistę Kroniki Uniwersum, gdzie obejrzycie chronologicznie wszystkie nowe kroniki i właściwie już chyba prawie wszystkie stare. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef Sztabu.